Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Jola Mazurek, prowadzę kanał, na którym pokazuję Wam, jak zrobiłam swoje projekty i dzielę się sposobem wykonania ich. Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim filmikiem. W tym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić ten bardzo fajny wzór. Ja go nazwałam nieoczywisty ściągacz, bo jest to wzór ściągaczowy. Ja z tego wzoru zrobiłam czapkę, ale oczywiście można z niego zrobić mnóstwo innych rzeczy, szale, ściągacze, a nawet całe duże swetry. Jest bardzo fajny, jest wzorem dwustronnym i w dalszej części krok po kroku pokażę, jak go zrobiłam. A z czapką zrobioną tym wzorem przyjdę do Was nieco później. Jeśli macie ochotę zobaczyć ten wzór i chcecie zobaczyć, jak go zrobić, to zapraszam do dalszej części, bo tam Wam pokażę całą instrukcję wykonania tego ściegu. Żeby wykonać poprawnie ten wzór, musimy mieć nabraną ilość oczek podzieloną przez 4 plus 3 oczka i jeszcze 2 oczka brzegowe. Te oczka brzegowe nie są wliczane do ilości oczek potrzebnej do wykonania poprawnie tego wzoru. Ja zrobię sobie tutaj próbkę, nabierając 20 oczek plus 3 oczka i plus 2 oczka brzegowe, czyli nabieram sobie 25 oczek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25. Do wykonania wzoru były mi potrzebne 23 oczka. Dobrałam sobie jeszcze 2 oczka jako moje oczka brzegowe na początku i na końcu robótki. Ścieg będziemy wykonywać w robótce na płasko, czyli na prawej i na lewej stronie. Nie jest to nic innego jak ścieg ściągaczowy, 2 oczka prawe i 2 oczka lewe. Na końcu mamy jeszcze dobrane 3 oczka. Zaraz Wam powiem, do czego one nam będą służyły. Rozpoczynamy sobie robótkę od oczka brzegowego, czyli ja zawsze ściągam moje oczko brzegowe bez przerobienia na prawy drut. Następnie przechodzę do pierwszych 4 oczek naszego wzoru, 2 oczka prawe i 2 oczka lewe. Robię jedno oczko prawe, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i jedno oczko lewe. I to był nasz motyw naszego wzoru. Teraz przechodzę do kolejnych oczek, czyli znowu jedno oczko prawe, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i jedno oczko lewe. Następnie znowu jedno oczko prawe, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i jedno oczko lewe. Kolejne 4 oczka. Prawe, prawe, lewe, lewe i kolejne 4 oczka. Prawe, prawe, lewe, lewe i zostały nam 3 oczka, które dobraliśmy, żeby poprawnie wykonać ten ścieg. I za każdym razem będą to, za każdym razem przerabiając na prawej i na lewej stronie 3 ostatnie oczka, będziemy je przerabiać w ten sposób. Wykonujemy oczko prawe, prawe i ostatnie oczko zawsze przerabiamy na lewo. Nasze oczko brzegowe ostatnie i ja zawsze przerabiam na lewo. To był wzór, a raczej rząd naszego wzoru, który będziemy powtarzać do końca naszej robótki. Odwracam druty na drugą stronę i znowu zaczynamy przerabiać. Pierwsze oczko ściągam bez przerobienia i znowu zaczynam prawe, prawe, lewe, lewe. I teraz zobaczcie, prawe będę przerabiała nad prawym oczkiem. Oczko prawe. Następne w poprzednim rzędzie było oczkiem
lewym, a teraz będzie prawym. Następne oczko w poprzednim rzędzie było oczkiem lewym, a teraz będzie też lewym. I następne oczko w poprzednim rzędzie było oczkiem prawym, a teraz będzie oczkiem lewym. I kolejne cztery oczka. Prawe, prawe, lewe, lewe. Pierwsze z tych czterech oczek będzie oczkiem prawym i w poprzednim rzędzie, to jest bardzo ważne, też było oczkiem prawym. Robię oczko prawe, następne oczko będzie prawe, a w poprzednim rzędzie było oczkiem lewym. Wykonuję oczko prawe. I dwa kolejne oczka ja przerabiam teraz na lewo. Jedno z nich było oczkiem lewym, przerabiam je na lewo. Drugie oczko było oczkiem prawym, przerabiam je na lewo. Mam dwa motywy przerobione, przechodzę do kolejnego. Znowu prawe, prawe, lewe, lewe. I tutaj znowu pierwsze z tych dwóch prawych w poprzednim rzędzie było oczkiem prawym. Oczko lewe z poprzedniego rzędu teraz będzie oczkiem prawym. Oczko lewe z poprzedniego rzędu będzie teraz oczkiem lewym. I prawe oczko z poprzedniego rzędu teraz będzie oczkiem lewym. Przechodzę do następnego motywu i tutaj sobie zauważcie, że będą dwa prawe i dwa lewe. Pierwsze z tych oczek było oczkiem prawym i w tym rzędzie też będzie oczkiem prawym. Kolejne oczko, które było oczkiem lewym, teraz będzie oczkiem prawym. I dwa kolejne oczka, w poprzednim rzędzie było to lewe i prawe, teraz będą lewe i kolejne oczko też lewe. I znowu kolejne cztery oczka, prawe, prawe, lewe i lewe. Prawe, prawe, lewe i lewe. I ostatnie trzy oczka, prawe, prawe i lewe. Prawe, prawe, za każdym razem musimy tak wykonać, że trzy ostatnie oczka są oczkami prawym, prawym i ostatnie oczko przed oczkiem brzegowym jest oczkiem lewym. I ostatnie oczko brzegowe przerabiam zawsze na lewo. To był kolejny rząd i znowu odwracam robótkę na drugą stronę i znowu zaczynam przerabiać mój wzór, czyli będę robiła prawe, prawe, lewe, lewe. Oczko brzegowe ściągam i zobaczcie, w poprzednim rzędzie znowu miałam moje pierwsze oczko, które teraz będzie prawe, też w poprzednim rzędzie było oczkiem prawym. Przerabiam je na prawe. Oczko lewe z poprzedniego rzędu teraz będzie oczkiem prawym. I kolejne dwa oczka, które w poprzednim rzędzie było oczkiem lewym i oczkiem prawym, a teraz będzie oczko lewe i oczko lewe. Dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że co czwarte oczko w naszym ściegu będzie oczkiem prawym, a oczka między tymi oczkami prawymi będą się tak na przemian przerabiać. Oczko to nie będzie regularny ryż, tak? Ale będzie prawe, lewe, lewe i dopiero będzie prawe. Te żeberka, które nam kształtują ten nasz wzór, będą co czwartym oczkiem prawym. Pomiędzy oczkami prawymi będą się oczka przemieniać, które w poprzednim rzędzie oczko było lewe, to teraz będzie prawe. Taki ryż. I znowu cztery oczka mam przerobione, to teraz przechodzę do kolejnych czterech oczek, które będą prawe, prawe, lewe i lewe. Następny motyw naszego wzoru, oczko prawe, oczko prawe, oczko lewe i oczko lewe. Przechodzę do kolejnego motywu, oczko prawe, prawe, lewe, lewe. Kolejne cztery oczka, prawe, prawe, lewe, lewe i ostatnie trzy oczka, prawe, prawe i oczko lewe. Oczko brzegowe przerabiam na lewo. Tu już zaczyna mi ładnie się kształtować ten wzór i myślę, że jak przerobię z Wami jeszcze jeden bądź dwa rzędy, to już zrozumiecie i zobaczycie, jak ładnie i jak łatwo ten wzór się przerabia. Oczko brzegowe ściągam i przechodzę do czterech oczek motywu. Tu już widać, co mówiłam Wam wcześniej, że za każdym razem co czwarte oczko będzie oczkiem prawym,
a między tymi oczkami będzie ryż. Pierwsze oczko z czterech przerabiam na prawo, drugie oczko przerabiam na prawo, trzecie i czwarte oczko przerabiam jako oczko lewe. I znowu cztery kolejne oczka. Prawe, które zawsze w poprzednich rzędach też jest oczkiem prawym, później prawe, lewe, lewe i kolejny motyw, jak już sobie tutaj widzicie, znowu będzie prawe, oczko nad prawym i w środku pomiędzy nimi ryż. Przerabiam kolejny motyw, czyli oczko prawe, oczko lewe i przechodzę dalej, czyli oczko prawe, oczko lewe, lewe i cztery kolejne oczka, prawe, prawe, lewe i lewe. Kolejne cztery oczka, prawe, prawe, lewe i lewe i nasze trzy dodatkowe oczka za każdym razem, prawe, prawe i jedno oczko lewe i oczko brzegowe zawsze na lewo. Przerobię z Wami jeszcze jeden rząd. Oczko brzegowe ściągam bez przerobienia na prawy drut i przerabiam dwa oczka prawe, dwa oczka lewe, dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Czyli do trzech oczek na końcu przed oczkiem brzegowym przerabiam ściągaczem dwa oczka prawe i dwa oczka lewe. Oczko prawe, oczko lewe i oczko lewe, prawe, prawe, lewe i lewe. Prawe, prawe, lewe i lewe. Prawe, prawe, lewe, lewe. Prawe, prawe, lewe, lewe. I trzy oczka przed oczkiem brzegowym za każdym razem. Prawe, prawe, lewe. Prawe, prawe i jedno oczko lewe. Oczko brzegowe ja przerabiam zawsze na lewo. Mam nadzieję, że to, co pokazałam Wam w tym filmiku, pozwoli Wam na zrobienie tego ściegu i już jak do Was przyjdę z moją czapką zrobioną tym ściegiem, to nie będziecie mieli problemu, a może nawet od razu zaraz chwycicie za druty i zrobicie sobie swoje czapki. Jeśli zrobicie, to chwalcie się oczywiście nimi. Ja z tą czapką przyjdę do Was za kilka dni. Już jedną zrobiłam, teraz będę robiła drugą i pokażę Wam, jak ja zrobiłam swoją czapkę. Dziękuję Wam za odwiedziny, dziękuję Wam również za komentarze. Na koniec oczywiście nie zapomnę o tym, żeby zaprosić Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jeśli wykorzystacie ten wzór gdzieś w swoich robótkach, to nie zapomnijcie wspomnieć, że zrobiliście go z mojego kanału według moich instrukcji. Dziękuję Wam jeszcze raz, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!